Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 268 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku pierwszy rzut oka na sezon 11. Poradnik dla powracających graczy. Soundtrack z Diablo 2 w serwisie Spotify. Opowiadanie Uczennica oraz wyzwanie Smak Cierpienia na Imperium Realm. Nekromanci szaleją na Battle.necie już jakiś czas, ale dopiero za kilkanaście dni będziemy mogli sprawdzić ich w starciu po kolejne podboje w nowym, 11 już sezonie rankingowym, który rozpocznie się 20 lipca o godzinie 17. Nekromanta musi nam wystarczyć, bo oprócz niego nowy sezon raczej nie będzie różnił się od poprzednich. Niedawne wprowadzenie na Battle.net przebudzenia nekromantów jest dobrą okazją do powrotu do Diablo 3 dla tych z Was, którzy opuścili grę kilka lat temu. Przez ten czas trzecia część gry uległa znacznym zmianom i jeśli mieliście dłuższą przerwę w rozgrywce, to możecie mieć problemy z jej szybkim przyswojeniem. Na szczęście pewien użytkownik serwisu Reddit przygotował bardzo fajny i zwięzły opis najważniejszych zmian wprowadzonych w Diablo 3 od czasów Reaper of Souls. Kozacy robiący setnego grifta z palcem w nosie nie znajdą tu nic ciekawego, ale na pewno tygodniówki oglądają też bardziej casualowi gracze. Spotify, czyli serwis legalnie streamujący muzykę, już jakiś czas temu stał się popularny także w naszym kraju. Możemy znaleźć w nim m.in. kilka fajnych soundtracków z gier, do których niedawno dołączyła także ścieżka dźwiękowa z drugiej części Diablo. Jeśli nie macie konta na Spotify, to czym prędzej je zakładajcie. W końcu muza z Diablo 2 to jeden z najlepszych soundtracków w historii gier komputerowych, prawda? Ci z Was, którzy są wkręceni w historię Sanktuarium, być może zainteresuje krótki komiks zamieszczony na oficjalnej stronie Blizzarda, z którego dowiecie się, w jaki sposób nekromantka zainteresowała się magią Ratmy. Nic wielkiego, ale przynajmniej ładnie namalowany. Imperium Realm atakuje z kolejnym wydarzeniem na swoim serwerze. W tym tygodniu jest to wyzwanie Smak Cierpienia, a towarzyszy mu całkiem sensownie przygotowana historia walki z upadłymi łotrzycami. Samym wydarzeniem objęta jest druga połowa pierwszego aktu, a autorzy zapowiadają, że rozgrywka stoi na nieprawdopodobnie trudnym poziomie. Więcej informacji na stronie idrealm.tk. I to wszystko w dzisiejszej 268 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, a ja wraz z żoną pozdrawiamy Was z zajebistego koncertu, w którym mieliśmy okazję wziąć udział kilka dni temu. Kto zgadnie, co to za zespół?